20 września 2020 roku zamierzamy wejść na polski grzebień, a później na Małą Wysoką. Na razie jesteśmy w Dolinie Białej Wody. O, to jest właśnie Biała Woda. Tutaj są piękne góry. Towarzysz i ja. Na razie idzie się bardzo lekko i przyjemnie, bo jest tylko trochę pod górę, a głównie ciśniemy sobie po płaskim. Mamy już jakieś 7 km za sobą. Pierwszy postój na śniadanie. Następny będzie dopiero, jak zaczniemy się wspinać. Na szlak weszliśmy 20 po 7, teraz jest 9:30. A oto dlaczego Dolina Białej Wody się właśnie tak nazywa. Dno strumienia jest jaśniutkie i przez to woda nabiera pięknej, krystalicznej barwy. A nad nami potężne Tatry. Po około 8 km wędrówki ten wartki potok, usłany wielkimi głazami, zamienia się w taki leniwy strumyczek. Ale roślinność nadal imponująca. Całe podłoże lasu pokryte gęstym i puszystym dywanem mchu. No i piękne odcienie zieleni. Szlak jest bardzo przyjemny. Jest chłodno, ale można już było zdjąć nawet bluzę, ponieważ w czasie marszu człowiek się od razu rozgrzewa. Idzie się naprawdę bardzo przyjemnie. Na razie jest to bardziej spacer z jakimiś lekkimi podejściami. Ciekawa jestem, kiedy zacznie się prawdziwe podejście i jak to będzie wyglądać. Jeszcze nie wyszliśmy z lasu, ale już otoczenie się znacznie zmieniło. Ścieżka zupełnie inna. Nie chcę nagrywać idąc, bo jest dosyć tutaj ślisko. Kamienie są strome. Już tutaj troszeczkę ten spacer wymaga więcej wysiłku, ale jest bardzo malowniczo, jak w bajce. Idzie się w otoczeniu takiej zielonej roślinności, zwłaszcza te paprocie robią wrażenie. I zakręty. Dochodzimy do jakiegoś momentu i ostry zakręt, serpentynka w bok. I znowu schodki z kamieni wśród paproci. Jest pięknie. Takie piękne widoki osładzają nam coraz trudniejszy szlak. No i mleczko w tubce też nam osładza. Nie wiem, czy wodospad będziemy jeszcze mijać z bliższej odległości, dlatego kręcę na wszelki wypadek już stąd. No teraz jest już ciężko. Oj, tak jakoś cicho się zrobiło. Odeszliśmy już od strumyka. Ten szlak przy strumyku był naprawdę bardzo malowniczy. A teraz już takie nagie skały. Ale jeszcze trochę kosu drzewiny i wspinaczka. No i teraz już łapię zadyszkę. I już jest ciężko. Już nie mogę się doczekać, kiedy dojdziemy do grzebienia polskiego. No tego mi było trzeba. Odpoczynek nad stawem, krótki, ale można cisnąć dalej.
Teraz już ciśniemy ostro pod górę. Pokazał się już polski grzebień tutaj, a musimy wejść tutaj. No, jestem pełna obaw. Szlak jest dosyć wymagający. Nie jeśli chodzi o wspinaczkę, ale dosyć wyczerpujący fizycznie. To już kolejny staw, widok z góry. A my teraz wchodzimy po takich schodkach. No pytanie tylko, czy to będzie ułatwienie, czy utrudnienie. Po schodach idzie się bardzo wygodnie i stabilnie. Co nie znaczy, że nie trzeba włożyć w to wysiłku, bo stopnie są dosyć wysokie i jest ich sporo. Ale chyba jak zwykle lepiej mi się wchodzi, kiedy szybko zdobywa się wysokość, niż takie dreptanie i dreptanie, a wysokości nie przybywa, więc morale jest już lepsze. Minęliśmy już polski grzebień, ale zebrał się tam mały tłumek, jak na taką małą przestrzeń i nie kręciłam. Udało nam się wejść już troszeczkę wyżej. No widoki są naprawdę zapierające dech w piersiach. To znowu ten sam drugi staw, tylko jeszcze wyżej, a jeszcze niżej, jak dla niego. Tu już jest wspinaczka, tak, tu już jest. No i to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Na rączkach i na nóżkach, ale wysokość zdobywa się raz, dwa. Jest świetnie. Krótki odpoczynek na kamieniu i ciśniemy dalej. O, już naprawdę niewiele zostało do wejścia, więc nie ma mowy, żeby teraz odpuścić. No i ostatnie metry podejścia na małą wysoką. O, jestem z nas dumna. Ciągle liczy, czy zdążymy na pociąg. No i schodzimy. Byliśmy tam. Już kawał drogi zeszliśmy. Jeszcze kawałek stromego zejścia przed nami. Znowu będziemy na polskim grzebieniu. A stamtąd po schodach powinno być już z górki. Znów jesteśmy nad stawem. Teraz kawałek po płaskim, za to po niezłych kamulcach. Potem kawałek zejdziemy w dół i będzie kolejny staw. Ten, nad którym odpoczywaliśmy. Może tym razem też się uda posiedzieć tam chwilkę. A tu po drodze taki punkcik widokowy. Nie zauważyliśmy go, jak szliśmy w tamtą stronę. No to są góry. Ile wierzchołków. Tutaj pod słońce trochę nie widać. Ale super, robi to wrażenie. No i tutaj nasz stawik odpoczynkowy. I misiek ciśnie w dół. I znowu jesteśmy przy strumieniu. Odpoczynek nad stawem zaliczony. A strumień wije się niekończącymi zakosami w dół. A wraz z nim i my musimy w dół się udać. Jeszcze długa droga przed nami, a trochę już mamy dość. Wczorajsze wydarzenia niestety nie pozwoliły na kontynuowanie relacji, ponieważ między innymi telefon został utopiony w stawie razem z bluzą. A to tylko jedna z przygód,
która nas spotkała w czasie zejścia. W każdym razie było dosyć ciężko. Droga wydawała mi się jeszcze dwa razy dłuższa niż rano. I po prostu złapał nas zmierzch, a las nocą to nie jest to, co lubię. Poza tym z lasu dochodziły jakieś porykiwania zwierzęcia i muszę przyznać, że najadłam się strachu. Zajęło nam to od 7.20 rano do 20.04. Skończyliśmy w tym samym punkcie. Potem jeszcze bus do Zakopanego, który też nie należał do przyjemnych. Natomiast sama droga naprawdę taka bardzo na wytrzymałość, po prostu idziesz i końca nie widać, bo jeśli chodzi o wspinaczkę, no to przyjemnie, wiadomo, zależy co kto lubi. Natomiast sam szlak wydaje się, niby to jest 30 km tej z powrotem, natomiast wydawało mi się to dużo dłużej. Robiłam już sporo ponad 30 km, ale w Beskidach, jednak okazuje się, że Tatry to zupełnie co innego. Także jestem oczywiście zadowolona, że wyprawa się udała, że wróciliśmy bezpiecznie, szczyt zdobyty. Natomiast no, mocno wyczerpała mnie ta wyprawa, aczkolwiek widoki naprawdę przepiękne. Także no, polecam, jeżeli ktoś chce sobie tak trochę dać w kość, to polecam.